Hej kochani, chciałabym Was zaprosić na haul z Maroka. Może nie będzie tak bardzo dużo rzeczy, bo nie zaszalałam tutaj jakoś tak, wiecie, kosmetycznie, ale mam kilka ciekawych rzeczy. Myślę, że fajnie powiedzieć o tym, co warto przywieźć z podróży. Chciałabym tu podziękować Boogie Silver, bo mi bardzo fajnie doradziła przed samym wyjazdem, oraz mojej Zejnie, koleżance z Maroka, która przyjechała do mnie specjalnie z Casablanki do Marrakeszu i pomogła mi robić zakupy na bazarze. Ja w ogóle jestem bardzo kiepska, jeżeli chodzi o targowanie się, nienawidzę tego. Na tym każdym stoisku trzeba spędzić pół godziny, pogadać ze sprzedawcą, napić się z nim herbaty, on jeszcze pokaże, co ma na zapleczu, a to, a tamto, a w ogóle jego babcia robiła olej arganowy w taki, a nie inny sposób. I to wszystko wysłuchać to jest fajne, ale trzeba mieć na to bardzo dużo czasu, cierpliwości i tak dalej. No i trzeba znać przede wszystkim cenę, a ja tych cen nie znałam, więc cieszę się, że Zaina ze mną poszła i po prostu pomogła mi się wytargować, pomogła mi zrobić te zakupy. Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle, co robiłam w Maroku, jak spędziłam czas w Marrakeszu, to zostawiam Wam link na dole i sobie koniecznie zobaczcie. Jeżeli chodzi o pomadkę, bo będziecie mnie pewnie pytać, to pojawi się też test na kanale. Nagrałam dziś też test bardzo fajnych pomadek. Jeszcze nie mówię, co to jest, ale myślę, że kolejny film lub jeszcze kolejny to właśnie będzie z nowymi pomadkami. Dobra, zaczynamy od początku, kochani. Co mi się udało zdobyć? Przede wszystkim warto w Maroku kupować chusty. To kosztuje grosze. Ja Wam już w tym momencie nie powiem cen, bo nie pamiętam, ale to kosztuje dosłownie, nie wiem, tam w przeliczeniu pewnie jest 8 zł, coś w tym stylu. Moja znajoma, z którą byłam, Gosia, kupiła sobie kilka chust, w zasadzie kupiła dla swojej mamy, dla swojej rodziny, a ja wybrałam taką, bo słuchajcie, ona, no to nie jest coś pięknego, to jest taka tęczowa chusta. Bardzo fajnie mi się sprawdziła do zdjęć, no i też myślę, że jest dosyć twarzowa, można ją w zależności od tego, jak przekręcicie, będzie fajnie wyglądała. No kosztowało to grosze, aż szkoda mi było nie brać i nie wiedziałam, na jaki kolor się zdecydować, jak zobaczyłam tą tęczową, to mówię, biorę. Zobaczcie, w zależności od tego, jak przyłożycie do twarzy, tak będzie wyglądać. Takie chusty się przydadzą na co dzień, żeby nosić ze sobą, nie tylko na jesień, ale to też jest fantastyczna rzecz na wakacjach. Bo to się wydaje tak, wiecie, na wakacjach jest gorąco cały czas, świeci to słońce na nas, a tak naprawdę jak popłyniecie sobie na jakiś rejs lub przyjdzie wieczór i zrobi się naprawdę zimno i zerwie się wiatr, nawet na pustyni, no to warto mieć coś takiego ze sobą założyć na szyję albo na głowę, także chusta, pierwszy zakup. Myślę, że taki must have, jeżeli chodzi o Marrakesz. Kolejny must have, jeżeli chodzi o Maroko, to olej arganowy. I tutaj jest bardzo duży problem, bo nie wiadomo, u kogo ten olej kupić. Oczywiście każdy ze sprzedawców mówi, że u niego jest olej najlepszy, u niego jest robiony od pokoleń, u niego siedzi babcia przed sklepem i ten olej tłoczy, także takie różne cuda też widziałam. I nie wiadomo, za ile kupić. Tak naprawdę olej arganowy potrafi kosztować 10 euro, a potrafi kosztować i 20 euro, a potrafi kosztować 5 euro albo 2 euro i nie wiadomo, który kupić. Ten, który ja kupiłam, kosztował około chyba 8 euro za tą buteleczkę, więc też nie był bardzo tani, ale miał wszelkie certyfikaty i trafiłyśmy do takiego sprzedawcy, gdzie faktycznie mógł to jakoś potwierdzić. Zaina też zna się właśnie na oleju, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o to, jak wygląda, jeżeli chodzi o to, jaka jest konsystencja i powiedziała, że faktycznie to jest ten prawdziwy olej. Także kupiłam kilka buteleczek, kupiłam dla siebie, kupiłam dla mamy, kupiłam dla przyjaciółki i to się nazywa po prostu, tu jest napisane, że to jest bio, olej bio, organiczny, tłoczony na zimno. Wygląda tak. I myślę, że warto sobie taki olej przywieźć, można go nakładać oczywiście na twarz zamiast kremu, działa wspaniale na zmarszczki, ma super właściwości, na pewno wszyscy też wiedzą, że można go używać do włosów. Natomiast blogerki z Maroka, z którymi rozmawiałam, zdradziły mi sekret, żeby te oleje mieszać ze sobą, żeby nie używać samego oleju arganowego, ponieważ może bardzo wysuszać włosy, tak jak sam olej kokosowy, tak jest na przykład u mnie. Olej arganowy niestety moje włosy strasznie wysusza i sprawia, że stają się bardzo plączące. Także można wymieszać z olejem z oliwek lub z jakimś innym olejem, który będzie dobry dla naszych włosów, stworzyć własną mieszankę. Cieszę się, że go kupiłam. No myślę, że bez oleju arganowego bym nie przyjechała. Natomiast jedna buteleczka w podróży niestety mi poszła i rozlała się. Na części przechowywałam właśnie w takich nareszczalnych torebkach i jeszcze jednej torebce. Ja wszystko, słuchajcie, mam obsesję, po prostu owijam w moich bagażach. Kolejna rzecz taka typowa dla Maroka to jest taki dzbanuszek. Dzbanuszek na herbatę. Myślę, że Was zdziwię tutaj, bo sprzedawca mi powiedział, że to jest dzbanek na 3 osoby. No słuchajcie, taki dzbanuszek, no to ja opędzluję po prostu na raz, bo nie wiem, ja na przykład lubię pić w bardzo dużych kubkach, nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam duże, duże kubki. Natomiast oni piją w bardzo małych szklankach i piją herbatę w upał. Herbatę miętową, różne rodzaje herbaty, ale najczęściej jest to mięta.
taka, to się nazywa Moroccan Mint i faktycznie ma taki charakterystyczny smak, taki troszeczkę jakby cynamonowy, nie wiem jak to powiedzieć, ale faktycznie jest coś takiego. Oni to piją w upał, jest to bardzo mocno słodzone, podobnie jak w Turcji, w małych takich szklaneczkach, tradycyjnych. Szklanek nie kupiłam, bo no, nie używamy takich małych szklanek, ale dzbanuszek naprawdę jest przesłodki i kosztował też kilka złotych, nie był drogi. I wszystkie te rzeczy, które kupiłam, każda z nich ma wybite pod spodem, że jest robiona w Maroku, nie jest to produkt chiński. Nie wiem co do tego szalu, tej chusty, tego nie sprawdziłam, ale wszystkie te pozostałe rzeczy faktycznie są robione w Maroku i wszędzie jest podpisane, że to jest handmade in Maroko. Tu jest po prostu paszmina, nie mam pojęcia, nie jest napisane nic. Nie wiem jak szal, ale reszta jest robiona faktycznie na miejscu. Kolejna rzecz, którą warto kupić w Maroku, to jest tajin. Tajin na do gotowania mięsa, warzyw i tak dalej, taki charakterystyczny. Nie kupiłam sobie tajin, bo stwierdziłam, że i tak po pierwsze nie miałam tyle miejsca, po drugie nie będziemy go pewnie używać na dłuższą metę. Kupiłam natomiast takie małe, słodkie tajinki. Zaina mi doradziła, żebym sobie wzięła, bo to jest na sól i pieprz. To się po prostu stawia na stole, tutaj macie, wiecie, sól i pieprz albo jakieś inne przyprawy. To też jest ręcznie robione, wypalane i malowane w Maroku. Wybrałam niebieskie, no są po prostu śliczne, są po prostu przesłodkie. Ona powiedziała, że w większości domów właśnie można takie znaleźć. Jest to taka tradycyjna u nich rzecz, więc myślę, że to jest fajne, ale naprawdę bardzo kruche, także cieszę się, że udało mi się to dorobić w całości, też nie była to droga sprawa. Na bazarze widziałam też mnóstwo różnych naczynek i kupiłam sobie takie cztery naczynka, w sensie kupiłam je Darkowi, to też są ręcznie robione, w różnych kolorach. Wiecie, my często robimy domówki, często przychodzą znajomi na jakieś orzeszki, na jakieś oliwki, takie rzeczy, no mega, mega słodkie. I też było bardzo dużo wzorów, były wzory tradycyjne, były wzory takie i biało-niebieskie, takie typu greckie, były ze złotym, no było mnóstwo tych wzorów, ale wybrałam takie, po prostu mi się spodobały, też nie były jakieś mega drogie. Dalej mam różne takie ozdoby i tutaj na przykład to dostałam, ale też kupiłam dziewczynom. Można kupić mnóstwo takich, nie wiem jak to fachowo się nazywa, frędzelków, nie, można to wykorzystywać do różnych rzeczy, do zasłon. To akurat, tak jak mówię, to dostałam, więc można to gdzieś sobie po prostu powiesić. Jeszcze nie wiem, gdzie to powieszę, można też nawet do kluczy sobie to doczepić albo do torebki. Ale takich rzeczy jest mnóstwo na bazarze, to jest akurat bardzo przyjemne, we wszystkich kolorach, jakie tylko chcecie. Mam też takie mini lusterko. To też dostałam przy kolacji, bardzo ładna rzecz. No jest mnóstwo takich różnych pierdółek, magnesików i ozdóbek na tych bazarach. Tu akurat mam magnesy, widzicie, z drzwiami, to tak jak w Grecji są te typowe właśnie kolorowe drzwi, to w Maroku tak samo. Tutaj ich typowe różne wzory, też magnesy i też wszystkie są robione w Maroku. To jest napisane, że jest to właśnie produkt najlepszej jakości, foto najlepszej jakości robione handmade w Maroku. To, co mi się najbardziej spodobało w Maroku, oprócz kolorów, to jeszcze właśnie wzory. Wzory mi się mega spodobały, przez to, że właśnie nam przewodnik to tłumaczył, że w ich religii jest zabronione pokazywanie człowieka na różnych malunkach, obrazów boskości, nie ma też za bardzo zwierząt i najczęściej właśnie oni się posługują geometrią, czyli różnymi wzorami, posługują się kolorami. Jeżeli chodzi o wzory, to też często znajdujemy motywy roślinne i znajdujemy też różne wersy z Koranu, także możemy też znaleźć taki, na różnych właśnie takich ozdobach też jakieś literki. I to jest bardzo, bardzo ładne. I co mi się podoba, to, że mimo to, że wzory są różne, zupełnie różne, to już Wam mówiłam we vlogu, ale razem wyglądają fajnie. Mam też taką podstawkę i tutaj mam zawieszkę, można sobie to powiesić na ścianie. W ten sposób, gdzieś tam, taki talerz. Albo można stosować jako tacę do tego właśnie dzbanka. Bardzo często widziałam na bazarach też właśnie tace z dzbankami i kilka tych malutkich szklaneczek. Też to wygląda fajnie, bardzo ładna ozdoba. No, można albo trzymać na tym jedzenie, albo świeczki, co tylko chcecie. Co jeszcze ciekawego, Zaina mi doradziła, żebym z takich kosmetyków, ponieważ oni nie mają marek kosmetycznych takich w ogóle typowych makijażowych. Możecie oczywiście kupić kadżal do malowania oczu. Tego wolałam nie robić, nie będę ryzykować, ale mają takie charakterystyczne rzeczy do dbania o skórę. I mam tutaj czarne mydło, które można oczywiście dostać u nas. To jest czarne mydło z olejem arganowym i eukaliptusowym. Czarne mydło ogólnie samo w sobie nie ma jakiegoś super zapachu, więc oni często dodają a to lawendę, a to jakieś różne inne zapachy. I to ma akurat bardzo silny zapach eukaliptusa. I jak to działa, słuchajcie. Nakładamy to na całe ciało, mokre, cienką warstwą i następnie Zaina mi kazała kupić taką rękawiczkę, marka Fa. I taką rękawiczką robimy sobie peeling całego ciała. Jest to bardzo, bardzo szorstkie. Zakłada się w ten sposób na rękę. I
tutaj mamy naprawdę tak szorstkie to jest, ja się powiem, że naprawdę będzie to mega drapiące, tak właśnie wygląda. No i właśnie nakładamy na całe ciało, peelingujemy się i zmywamy i podobno w ogóle sprzedawca zachwalał, że będę mieć mega gładką skórę i działa po prostu na wszystko. Trzeba zostawić na 5 minut na skórze, omijać oczy, ogólnie Zaina mi powiedziała, żebym nie nakładała na twarz, bo to już jest za duży hardcore. No i też wyprodukowane w Maroku. I jeszcze jedna rzecz, kupiłam sobie mydło z glinką Gasul. Akurat wiedziałam, co to jest, od razu to złapałam po prostu z glinką, która oczyszcza. No, najbardziej mi na tej glince zależało, to nie chodzi o samo mydło, bo mydło to ja nie potrzebuję. Ale chodziło mi o tą oczyszczającą glinkę i to już kupiłam typowo do twarzy. I ma zapach taki typowo właśnie gliny. Nie wygląda jakoś pięknie. Ale mam nadzieję, że będzie fajnie działać i wiecie, detoksykować naszą skórę twarzy. Co ja tu jeszcze ciekawego mam? To chyba wszystko, jeżeli chodzi o Maroko. A nie, mam tu jeszcze najważniejsze rzecz, którą też widzieliście na vlogu. Targowałam się, słuchajcie, o dywan. To były najdłuższe targi ever, ale w końcu stanęło na mojej cenie. Cena na szczęście też dobra. Produkt typowo marokański. Dywan. Czy to w Turcji, czy właśnie w Maroku możecie sobie przywieźć dywan, ale ja nie wiem, jak ja to zabrałam, to waży chyba z 5 kg, ale tak mi się spodobało. To jest tak naprawdę taki gruby pled. Darek stwierdził, że to właśnie jest pled. Jak widzicie z drugiej strony, to jest ręcznie tkane. I to ma na sobie takie piękne wzory i mnóstwo cekinów i tak mi się strasznie spodobało. Często widzę na filmach u vlogerek właśnie w tle zawieszony gdzieś ten dywan, czy w sypialni gdzieś tam sobie leży, czy właśnie na podłodze. No oni to typowo stosują do sypialni. Jak powiedziałam sprzedawcy, że chcę to położyć na łóżko, to pomyślał pewnie, że jestem dziwna. Dywan jest ogromny, słuchajcie, ogromny i piękny, i cekinowy, i tu ma piękne kolory, i znowu wzory, i tak mi się podobał, jak go zobaczyłam, powiedziałam, że muszę go mieć. Najlepsze było to, że miał na sobie taką dużą plamę z henny. No i właśnie sprzedawca mówi, że często te dywany mają plamy, ponieważ one te są barwione i coś tam, i przez dziewczyny, które to plotą, to też może być ubrudzone. Wylał na to tak jakby, nie wiem, wodę utlenioną i to od razu zniknęło. Także gdzie nie gdzie ten dywan w ogóle ma takie jakby zabrudzenia, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. O, zobaczcie, tak to właśnie wyglądało. I on na taką właśnie plamę wylał coś, ale wodę utleniona i to od razu zeszło. No niesamowita rzecz. Cieszę się, że to mam. Widziałam też poduszki takie, ale w ogóle nie wiem, jak ja to zabrałam do mojego bagażu. Są mega ciężkie, nie wiem, jak to w ogóle zmieściłam w walizce. No i tyle, jeżeli chodzi o Maroko. Przywiozłam też parę pierdółek takich, wiecie, dziewczynom z biura w prezencie, ale to tego już nie mam. Co wam chciałam jeszcze pokazać, to co kupiłam na lotnisku w Amsterdamie. Słuchajcie, nienawidzę tego lotniska. Znaczy uwielbiam, jeżeli chodzi o sklepy, bo są naprawdę wspaniałe sklepy, ale jest to tak duże lotnisko i za każdym razem, przyrzekam wam, za każdym razem, jak jestem na tym lotnisku, to biegnę do samolotu. Możecie się ze mnie śmiać, ale miałam 5 godzin przerwy i nadal byłam prawie spóźniona do samolotu, biegłyśmy tam, bo lotnisko jest tak duże. Niby ogarnęłyśmy, ale zupełnie nie ogarnęłyśmy. Dobra, pokażę wam, co kupiłam. Z Rituals, z mojej ulubionej marki. I panie w ogóle na lotnisku powiedział, że Rituals wchodzi do Polski, ale nie mam pojęcia. Mówiły, że sklep się otwiera w Krakowie i w Warszawie. Nic na ten temat nie wiem. Pianka z Rituals pomarańczowa, oczywiście musiałam mieć. Happy Buddha, pachnie cudownie w każdym denku, w każdych ulubieńcach. I coś, czego ostatnio nie mogłam dostać w Bredzie, bo było wyprzedane, to jest taki balsam do ust, nazywa się Pocałunek Ewy, z jabłkiem i masłem karite. I to jest balsam, fajnie zapakowany, co na taki prezent. Taki balsam w tubce, kiedyś wam też w ulubieńcach pokazywałam. Cudownie nawilża usta, pięknie pachnie, no mój ulubieniec, faworyt. Te inne niestety z tej serii nie są tak fajne jak właśnie ten jabłkowy, także ten polecam. I jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam na lotnisku. Kwiatki drewniane, typowe holenderskie. Jak pojedziecie do Holandii, będziecie na lotnisku, to koniecznie kupcie sobie, bo to jest fajna pamiątka i my się z Darkiem śmiejemy, że to są kwiatki, które nigdy nie zwiędną i wyglądają super. Taki cały set 10 kwiatków, cały zestaw kosztował 22 euro. Dużo, niedużo, całkiem sporo, ale za to starczą nam na wieki. Na bardzo długo. Jedyne, co trzeba robić, to co jakiś czas pod prysznic zabrać i opłukać skórzu. We wszystkich kolorach można też dostać błękitne, żółte, czarne, jakie tylko chcecie. Piękne, naprawdę piękne. Bardzo fajna rzecz do wazonu. Kochani, to tyle. Cały mój haul z Maroka i troszeczkę z Amsterdamu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuki do góry. Mam nadzieję, że widzieliście mój vlog z Maroka, z mojego wyjazdu. No i dajcie mi znać, czy kiedyś w Maroku byliście. Jakie są wasze przemyślenia, czy wam się podobało, czy nie. No i to tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.